Bardzo kocha zwierzęta, również taka osoba bardzo kocha ludzi. Troszczenie się o naszych milusińskich jest ważną również rzeczą. Fundacja współpracuje z wieloma schroniskami. Udzielamy tam pomocy dla zwierzaków. Również jesteśmy tu dzisiaj, gdzie przekażemy kwotę 15 tysięcy złotych plus 600 kg karmy. Ale to nie tylko jest generalnie nasza współpraca, pomoc finansowa. Również mamy wspaniałych pracowników. Pracowników, którzy są wolontariuszami. Jeżeli mówimy o schroniskach, też pomagają, opiekują się schroniskami, pomagają również zwierzakom. Panie prezesie, myślę, że ta kwota pozwoli na rozbudowę wybiegu dla szczeniaków. Myślę, że będzie służyć tym wspaniałym zwierzętom. Cieszę się, że my jako Orlen również idziemy w takie akcje, również pomagamy, ale też pomagają nasi klienci. Mamy przecież program Witaj, gdzie nasi klienci zbierają punkty i część tych punktów, ponad 13 milionów punktów, przekazują właśnie na rzecz schronisk, czyli na rzecz dbania o zwierzaki. To jest jeden cel wizyty, a drugi cel wizyty, jadąc drogą, myślę, że przyjechałem też również tu po jednego z tych wspaniałych piesków i postaram się go zaadoptować, czyli będzie takim pieskiem Orlenu. Będzie również przebywał część w Warszawie, część w Srebrnej i myślę, że pan prezes pozwoli, że dokonamy tego wyboru, chociaż zazwyczaj generalnie człowiek sam, widząc te zwierzaki, serca dokonuje tego wyboru. W swojej młodości mieszkałem po bardzo ruchliwej drogi. Jak przychodził okres wakacji, to dużo zwierzaków było przy tej drodze po prostu porzucanych, ponieważ nie wszyscy mogli zwierzaka wziąć na wakacje, więc stwierdzili, że należy tego zwierzaka porzucić. I ten okres wakacji jest takim okresem, gdzie najczęściej porzuca się zwierzaki, ale uważam, że to jest postawa bardzo naganna. Musimy, jeżeli decydujemy się na zwierzaka i na swojego podopiecznego, to musimy dbać od niego od początku do końca, bo daje nam miłość, przyzwyczaja się do nas i nie może być zwyczajnie instrumentalnie traktowany. Ale w tej samej mamy tam barona i prezesa. Tak się dwa psy bawią u nas. No to ty będziesz Zeus następnym. Dobrze, nie będziesz się nazywał Orlen. Nie miałbyś nic przeciwko. Na pewno cię baron, który jest bardzo troskliwym psem Srebrnej, na pewno się zaopiekuje. Pójdzie w dobre ręce. Jednym się zaopiekował. No nie? Tak, bo jest baron, prezes. No tylko ten prezes jest taki znacznej grubości. A ty będziesz następny. Ty będziesz następny. Zuza, mamy go gdzie wziąć? Te samochody. Panie prezesie, na co zostanie przeznaczona kwota podarowana właśnie przez PKN Orlen?
Ta kwota, którą dzisiaj przekazał nam PKN Orlen, zostanie przeznaczona na wybieg sensoryczny. Jest to taki specyficzny wybieg dla młodych szczeniąt, który uczy ich poruszania się po różnym terenie, w różnych przedmiotach. Trochę podobnie jak to wygląda wśród małych dzieci, gdzie zabawki sensoryczne powodują, że one się uczą przez dotyk różnych nowych płaszczyzn, różnych nowych kształtów. Jakie inwestycje jeszcze planuje schronisko w Płocku? Inwestycje jak gdyby są prowadzone cały czas na bieżąco. Cały czas jak gdyby powiększamy ilość wybiegów. Chcemy tam z tyłu na terenie schroniska zrobić też taki park ala sensoryczny z różnymi przeszkodami dla psów, aby tam też wolontariusze mogli te psy wyprowadzać i aby one tam uczyły się też, czy też humanizowały. Ponieważ dbamy o to, żeby te psy, przygotowując również do adopcji, ale również umilając troszeczkę im życie w schronisku, żeby one nie były w klatkach, ale żeby były wyprowadzane, żeby miały ruch i tutaj przywiązujemy do tego dużą, dużą wagę. Wiem, że okres wakacyjny to okres trudny dla adopcji psów. W jaki sposób zachęciłby pan płocczan do tego, by jednak psiaki z płockiego schroniska były adoptowane? Szanowni Państwo, chyba nie muszę Państwu tłumaczyć, że najlepszym przyjacielem człowieka jest pies, jest kot. Możecie Państwo takiego przyjaciela na długie letnie dni i na krótkie zimowe dni znaleźć w naszym schronisku. Jest to przyjaciel na całe życie i myślę, że zachęcałby Państwa do tego, abyście Państwo przyszli do naszego schroniska, abyście zwiedzili to schronisko, a może uda się Państwu takiego psa gdzieś znaleźć, który będzie przyjacielem na resztę życia. Dlaczego PKN Orlen zdecydował się na wsparcie płockiego schroniska? Pani redaktor, PKN Orlen wspiera schroniska. To nie jest jedyne schronisko, które wspieramy. My mamy również sobie spełniać zadania społeczne. Dbanie o zwierzaki też jest zadaniem, uważam, społecznym i bardzo mocno to robimy poprzez naszą fundację, ale też nasi klienci dbają mocno o zwierzaki, ponieważ jeżeli są w programie flota, to również dużo naszych klientów punkty przeznacza na rzecz schronisk, czyli również jest oczekiwanie naszych klientów. A jeżeli mówimy, dlaczego Płock? No jesteśmy tu w Płocku obecni, tej firmy, tego zakładu nikt z Płocka nie weźmie i tu inwestujemy bardzo mocno w różne zadania społeczne, inwestujemy w sport, inwestujemy w zdrowie, ale i też poprzez fundację inwestujemy w schronisko, chcemy pomóc temu schronisku. Przekazaliśmy teraz kwotę 15 tysięcy na wybudowanie wybiegu dla tych wspaniałych zwierząt. Zwierzęta mają być kochane, tu widzę, że też są kochane i to również traktujemy jako zadanie społeczne i również będziemy współpracować z tym schroniskiem, pomagając im w różnych sprawach inwestycyjnych. Oby tych zwierząt było coraz mniej, obyśmy poważnie traktowali nasze zwierzęta i nie narażali na stresy. To zwierzę też czuje, ma instynkt, przyzwyczaja się, ma też w pewien sposób uczucia do swoich właścicieli, porzucania je zwierząt. Jest niepoprawne, wręcz nieprzyzwoite, ale jeżeli już takie rzeczy się dzieją, to rolą gminy, rolą właśnie takich firm jak Orlen jest pomagać w takich zadaniach. Tutaj usłyszeliśmy, że ma pan również prywatnie swoje psy. Czy może pan troszkę o nich opowiedzieć? Tak, tak. Mam prywatnie dwa psy oraz jednego kota całkowicie udomowionego i oprócz tego cztery dzikie koty, więc taki mam jeszcze wiele innych zwierząt. Osobiście zawsze wychowywałem się na wsi, byłem przyzwyczajony do zwierząt i kocham zwierzęta i uważam, że zwierzętom trzeba, a jeżeli się już ich ma, stwarzać pewien klimat, by czuły się bezpieczne, a one potrafią odpłacić swoją miłością.